Z Ewangelii, według Świętego Łukasza. Jezus zwołał dwunastu, dał im moc i władzę nad wszystkimi złymi duchami, oraz władzę leczenia chorób, i wysłał ich, aby głosili Królestwo Boże i uzdrawiali chorych. Mówił do nich: Nie bierzcie nic na drogę, ani laski, ani torby podróżnej, ani chleba, ani pieniędzy. Nie miejcie też po dwie suknie. Gdy do jakiegoś domu wejdziecie, pozostańcie tam i stamtąd będziecie wychodzić. Jeśli by was gdzieś nie przyjęli, wychodząc z tego miasta, strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo przeciwko nim. Wyszli więc i chodzili po wsiach, głosząc Ewangelię i uzdrawiając wszędzie. Pan Jezus wołał dwunastu i dał im władzę, i moc, moc i władzę nad demonami i aby mogli leczyć chorych. Co to znaczy, że Pan Jezus zwołał? Greckie słowo eklezja to inaczej można by powiedzieć zwołanie. Ta eklezja w Grecji, w Atenach, to było takie zwołanie ludowe, można by powiedzieć taki parlament, taki rodzaj demokracji. I na początku Kościoła jest to za zwołanie. Pan Jezus zwołuje, zawołuje, powołuje, powołuje dwunastu. Święty Marek, ewangelista, napisał, że Pan Jezus najpierw ich zawołał po to, żeby byli z Nim, żeby się uczyli, jak żyć, żeby się nauczyli Chrystusa, żeby byli ciałem Chrystusa, żeby przez nich Chrystus mógł działać. Dlatego daje im moc, moc Ducha Świętego. Dynamis znaczy moc żeby byli pełni dynamiki, siły, ale także władzy, żeby mogli rozkazywać demonom. W Imię Jezusa Chrystusa mogą nakazać, aby demon uwolnił, aby odszedł, aby dał wolność w tym sensie, żeby nie tyle dręczył daną osobę, ale żeby rzeczywiście poddał się tej władzy Chrystusa. I jednocześnie też leczyć choroby. Choroba to jest znak że jesteśmy poza rajem, bo wszyscy, którzy byli w raju, byli szczęśliwi, nie było żadnych chorób. Dlatego też znakiem powrotu do królestwa Bożego jest zdrowie. Wszyscy w niebie będziemy zdrowi, bez żadnych chorób. Natomiast tutaj na ziemi możemy doświadczać słabości, też grzeszności, działania złych duchów. Dlatego też Pan Jezus powołuje Kościół po to, żeby nas najpierw przygotować Poprzez te znaki może się okazać, że Pan Jezus daje moc, daje siłę, daje po to, żeby człowieka pobudzić do nawrócenia. W 2012 roku ksiądz Bernard, kiedy z nim odprawiałem mszę tu w sanktuarium błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, ten francuski ksiądz urodził się dokładnie w tym samym dniu, kiedy ksiądz Jerzy Popiełuszko, czyli 14 września, 1947 roku i poprosił o relikwie. I tego właśnie 14 września był poproszony i przed relikwiami błogosławionego księdza Jerzego Popiuszki do człowieka nieprzytomnego. W 2012 roku ten nieprzytomny człowiek, François, czekał na śmierć. Jego żona już przygotowała w zakładzie pogrzebowym. Wszystkie sprawy, formalności potrzebne do pogrzebu. A ten kapłan nad umierającym człowiekiem pomodlił się, namaścił go olejem chorych i położył relikwie na nim. Relikwie błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Powiedział, księże Jerzy, dzisiaj są twoje urodziny. Jeżeli coś możesz zrobić, to zrób coś. Siostra zakonna, która opiekowała się tym chorym, która właśnie też wezwała księdza, następnego dnia, kiedy przyszła do pokoju, zauważyła, że łóżko jest puste. Więc pomyślała sobie, że po prostu dlatego jest puste, bo on umarł. Ale zauważyła, że ktoś jest w łazience, i okazało się, że ten wcześniej nieprzytomny, umierający człowiek zaczął się myć, golić chyba. No i okazało się, że wyzdrowiał. Żył przez 5 lat, umarł chyba na zapalnie płuc, ale nie na tę chorobę, na którą chorował. To, że apostołowie szli i uzdrawiali, nie oznaczało, że ci ludzie nigdy nie zachorowali później i nigdy nie umarli, ale te znaki uzdrowienia były znakami zbliżającego się Królestwa Bożego. Pan Jezus sam nie uzdrawiał tylko po to, żeby człowiek był zdrowy, tylko po to, żeby człowieka przyciągnąć do Boga, żeby Pan Bóg był na pierwszym miejscu, żeby Pan Bóg rzeczywiście był bliski sercu każdego człowieka, który jest uzdrawiany. Oczywiście były takie przypadki, że na przykład dziesięciu trędowatych, tylko jeden przyszedł podziękować i to był jeszcze Samarytanin. Czasem spotykał Pan Jezus niewdzięczność. Może być tak, że człowiek się. Jakoś zamyka na Bożą łaskę, tylko myśli o tym świecie. Ci apostołowie, dwunastu, zakładają jakby nowy Izrael. Tak jak dwanaście pokoleń Izraela, tak też oni mają stanowić początek nowego ludu Bożego, który ten lud Boży nie jest oparty na więzach krwi, ale na więzach z Chrystusem. I oni mają ogłaszać zwycięstwo Chrystusa nad szatanem, nad złymi duchami. Jakie środki biorą do tego? No mają się nie zabezpieczać za pomocą pieniędzy, za pomocą jakichś tam szczególnych ubrań, jakiegoś zabezpieczenia takiego czysto materialnego. Mają zaufać Bogu. Im bardziej jest w nim to, to zaufanie, tym bardziej objawia się moc Boga. Kiedy bardziej ufamy swoim siłom, swoim zabezpieczeniom, to ta moc Boża. Jakby jest nie, mniej przyzywana. Nie, może się nie tak nie objawiać. I czasem może tak być, że zły duch może skucić, skusić nas, duchownych, do y, jest Można powiedzieć taki nawet Kiszczak mówił, że można kusić z, y, księży trzema pokusami: korek, worek i rozporek, czyli alkohol, pieniądze i seks i żeby być od tego bezpiecznym bardzo potrzeba nam takiej ascezy, ascezy chciwości, ascezy jakiegoś zabezpieczenia. Bardziej bezpieczna jest droga, którą pokazał pan Jezus, apostołowie, święty Franciszek zaszyżu, niż droga takich naszych własnych pomysłów. Ci, którzy nie chcieli przyjąć apostołów, otrzymali pewien znak. Postołowie wychodząc z takiego miasta, które nie chciało, czy takiej miejscowości, które nie chciało ich słuchać, strząsali proch na świadectwo dla nich. To był znak, że nawet ten proch, który do nich przylgnął, nie chcemy nic z wami nic wspólnego. Ta ziemia będzie naznaczona jakimś szczególnym znakiem odrzucenia Boga, że Boga odrzucili, tak jak ziemia Sodomska czy Gomorejska. To też jest y, ważny znak. Y, apostołowie przychodzą objawiać moc, głosić zwycięstwo Chrystusa, a jednocześnie też y, przynoszą pewnego rodzaju upomnienie, nawołują do nawrócenia. Ktoś, kto kocha drugiego człowieka i widzi, że ten człowiek jest w niebezpieczeństwie śmierci potępienia, to nie może milczeć. Na, nawet gdy Człowiek nie chce słuchać, chce, żebyśmy byli tolerancyjni, to jednak naszym zadaniem jest upominać. Wielu spotykam ludzi, którzy mają żal. Dlaczego mnie nikt nie upomniał? Dlaczego mi nikt nic nie powiedział? Dlaczego księża w kazaniach tego nie mówili? A ja dopiero teraz to słyszę. Wcześniej tego nie słyszałam i popełniłam takie różne złe rzeczy, których teraz żałuję. I też mam żal, że mi tego wcześniej nikt nie powiedział. Dlatego też i z naszej strony jest też zadanie, że Pan Jezus, kiedy nas posyła, też posyła do tego, żeby z miłością, ale upominać, wskazywać na niebezpieczeństwo, jakie płynie z życia w grzechu, jakie płynie z życia z daleka od Pana Boga, bez łaski uświęcającej. To jest też bardzo duże niebezpieczeństwo. Większe niż różne choroby na ziemi, niż różne jakieś inne nieszczęścia, ale człowiek może tego nie dostrzegać, bo na przykład ma problem z widzeniem serca. Dusza jego jest jakby zamknięta na słowo Pana Boga, na, na to, co Pan Bóg pokazuje. Dzisiaj Pan Jezus nam pokazuje pewną misję. Pomyślmy sobie, do jakiej misji jesteśmy powołani. Jak możemy przyjąć moc i władzę nad złymi duchami? Jak też możemy pomóc też chorym w pobliżu, którzy są możemy być dla nich takim pocieszeniem, ale też czasem możemy wskazać na lekarzy na tych, którzy, którzy mogą być też narzędziami Pana Boga. Sam jestem też świadkiem ludzi, którzy wrócili do zdrowia, którzy stali się, Takimi znakami Bożej mocy. Potrzeba z naszej strony rzeczywiście takiej ufności, zawierzenia, że Bóg ma moc. I niech to Boże błogosławieństwo, szczególnie osobom, którzy czują się chorzy, niech przyniesie pomoc, ulgę, a może nawet uzdrowienie. Niech Pan Jezus pomnaża naszą wiarę, abyśmy mogli się wzajemnie. Cieszyć Jego mocą. Pan z wami, niech Was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.